Dzisiaj mam troszkę zalatany dzień, bo oczywiście zaczynamy kupować znicze, więc trochę latania będzie i szukania tych zniczy, ale jak na razie mam plan zjeść śniadanie. Po śniadaniu właśnie będziemy jechać kupić znicze, więc widzimy się przy kupnie zniczy. Witajcie, jesteśmy po kupnie zniczy. Powiem wam ledwo co nam wyszło do bagażnika, bo akurat w tym aucie, w którym przemieszczamy się dzisiaj, jest mało miejsca w tym bagażniku, bo ogólnie mały jest bagażnik, ale udało się, weszło wszystko. Powiem wam, praktycznie wszystkie małe znicze wykupiliśmy w sklepie, bo jakaś tam resztka została. Braliśmy, tak jak widzieliście wcześniej, 30 małych, 10 dużych, chociaż i tak nie wiemy, czy nam to wszystko wystarczy, bo co roku braliśmy ciut więcej. No zobaczymy, zobaczymy. Teraz idziemy jeszcze na drobne zakupy. W międzyczasie szybko jeszcze zrobię testowanie, póki mam chwilę czasu, bo potem razem idziemy na poszukiwanie sklepu Biała Korona, czy jakoś tak ten sklep się nazywa, ze słodyczami białoruskimi. Ale na razie zrobimy szybko test czekolady chorwackiej. Tak ona wygląda, ona jest z ryżem preparowanym. Tak ta czekolada wygląda. Mówię, znalazłam chwilę czasu, żeby zrobić test czekolady. A potem lecimy razem na poszukiwanie sklepu. Zabiorę razem was ze sobą. Ale fajne opakowanie. Fajny dźwięk jest z czekolady, jak pukam. Taki zwykły papierek. Powiem wam, wydaje się duża ta czekolada. Co mnie bardzo cieszy. Ci, ale czaderskie. Już wam pokazuję, co takie czaderskie, spatrzcie. To jest niby kostka czekolady, a z tyłu jest ryż. Wow. O cholera. Łamał mi się dwie kostki czekolady. Może wezmę pół kostki czekolady, żeby spróbować, jak to smakuje. Tak to wygląda. A jak smakuje? Bardzo dobra. Jest to czekolada mleczna, ale bardzo dobra. Myślę, że na pewno godna polecenia, chociaż coś mi się wydaje, że takie czekolady, może nie konkretnie tej firmy, ale takie właśnie z ryżem można już u nas w Polsce kupić. Więc nie wiem, ale mogę wam polecić tą czekoladę i widzimy się później w poszukiwaniu sklepu. Zobaczymy, jak on tam dokładnie się nazywa. Wziąłam całą lotkę na zaś, ale jaki jest dzisiaj plan na dalszy część dnia? Szukamy sklepu Korona, potem idziemy szybko po te katalogi z biura podróży, a potem mam perkusję. To widzimy się później. Wow, ale bym się wywaliła na schodach. Już jesteśmy pod galerią Opolanin. Tam, gdzie miało się znajdować właśnie ten sklep, idziemy na poszukiwania sklepu. Zobaczymy. To idziemy po nasz poszukiwanie. Przebycia na wcześniejszych bym się wywróciła, powiem wam. Masakra. Nie wiem, czy to śliskie schody, czy to wina moich butów, ale po prostu bym się wywróciła. Teraz wam jeszcze coś fajnego pokażę. Wow. Tu mamy, nie wiem, czy widać, Teatr Jana Kochanowskiego w Opolu. Powiem wam tak, już jesteśmy coraz bliżej, ale powiem szczerze, nie potrafię przyzwyczaić do dziwnego spojrzenia ludzi. Jak widzę, jak ja idę z aparatem i mówię do aparatu, ich dziwne spojrzenie, to myślę, że bije wszystko i po prostu jeszcze na razie do tego przyzwyczaić się nie umiem. Dlatego te filmiki takie są trochę jeszcze zakręcone. Dobra, niby gdzieś tutaj ten sklep powinien być, szukamy. Zgodnie z tą mapą, którą patrzyłam na internecie, to gdzieś to tu powinno być. Szukamy dalej.
Powiem wam, na razie nic tu nie widzę. Co i to powinno gdzieś tu w tym miejscu być, ale nic tu nie ma, oprócz drzwi i wejście z drugiej strony. Powiem wam, nawet specjalnie wziąłam sobie ulotkę. Mam ją tu właśnie w ręku, żeby znaleźć to i powiem szczerze, nigdzie tego nigdzie nie widzę. Galeria Opolanie, Plac Teatralny 13, to jest 6-7. Szukamy dalej, gdzie to jest. 6-7, ile to było? Teatralny 13. Tu mam 6-7. Muszę zobaczyć, czy na blokach jest liczba malejąca, czy rosnąca. Normalnie cyrki. To chyba nie w tym kierunku. 6-7, tylko powiem wam szczerze, nie wiem, co to za ulica jest, czy to jest plac teatralny, czy nie. To gdzieś tu powinno być. Już mam za sobą numer bloków. 10-11, nie wiem, czy w dobrym kierunku idę. Bo powiem szczerze, nie wiem, czy to jest plac teatralny, czy nie. Zaraz zobaczymy, zaraz będziemy pod całym teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu. To jest plac Jana Pawła II. Czyli nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku. Pokażę wam z bliska Teatr Jana Kochanowskiego, bo już jestem pod samym teatrem, jest dosyć spory. Tak on wygląda. Powiem wam szczerze, dalej szukam tej ulicy i coś normalnie nie mogę jej znaleźć. Dobrze, że trochę szybciej wyszłam. Powiem wam szczerze, tutaj to jest chyba zagadka. Gdzie to cholera jest? Powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Chodzę, patrzę na tabliczki, szukam, ale coś czuję, że to będzie porażka nasza, wspólna, bo razem chodzimy i szukamy. Tu jest niby plac Jana Pawła II. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest za ulica, bo powiem wam szczerze, już no tutaj Galeria Opolanin, plac Teatralny 13. Cholera, no. Nie ma. Galeria Polanin to będzie tam. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Tylko powiem wam szczerze, że tam tego nigdzie nie ma. To pochodzimy, pozaglądamy jeszcze, może coś tam znajdziemy. Nie mam zielonego pojęcia. Będziemy szukać i może znajdziemy. Dzisiaj jesteśmy z portem pod Galerią Opolanin. I powiem wam szczerze, jest mi głupio, ale normalnie będę chyba zmuszona spytać się kogoś, gdzie ten sklep się znajduje, bo powiem wam szczerze, nie jestem w stanie go znaleźć. Nie wiem, gdzie go szukać. Tu go nigdzie nie ma, poza tym żadnej reklamy nigdzie nie ma. Udało mi się znaleźć sklep o nazwie Biała Korona. Z tej ulotki udało mi się znaleźć. Jest to rodzaj stoiska, gdzie możecie kupić fajne słodycze. Zefir żurawinowy, borówkowe, start, creme brulee, waniliowe. To są takie... Tak to wygląda. O smaku cappuccino, białej czekolady, truskawkowo-waniliowy. W ciemnej czekoladzie. To są chałwy. Jak widzicie, od razu macie ceny. Ceny są dosyć atrakcyjne. Tak to wygląda. To będziemy za jakiś czas testować. Te chałwy właśnie kupiłam, będziemy razem wspólnie testować. Te zefiry też o każdym smaku też je kupiłam. Zobaczymy, czy godne polecenia. Czyli jak widzicie, nie ma rzeczy niemożliwych. Udało mi się znaleźć ten sklep Zefir. Bardziej stoisko niż sklep. I później. Powiem wam, śmieszna sytuacja. Akurat jakiś facet krzyczał, że też może być na filmie. Dobra. Więc zobaczymy, wszystkie przysmaki mam w plecaku, zobaczymy, czy są godne polecenia. Pani mówiła, że te zefiry są, nie są dosyć znane, u nas przynajmniej w Polsce, ale ci, co wiedzą, co to jest, to po prostu kupują. Ja wzięłam, zaryzykowałam, bo to wygląda trochę jak beza, a to są niby bezy takie jakby śmietankowe, no zefiry, to się nazywa zefir, ale dla mnie jest to po prostu beza, tak to dla mnie wygląda. A teraz idziemy po katalogi. Z biura podróży mamy niewiele czasu. Tak,
Więc zobaczymy, czy to jest godne polecenia, czy nie, jak będzie godne polecenia. Znaczy powiem wam tak, na pewno mi obsługa jest bardzo miła, ale jeśli chodzi o słodycze, zobaczymy, spróbujemy. Wydaje mi się, że chałwy mogą być dobre. Ten zefir, czy ta, jak to tak się nazywa, no to zobaczymy, czy jest dobre. Powiem wam szczerze, próbowałam tam taką drobinkę, bo było do spróbowania. Faktycznie miał smak, akurat ja wiem, jagodowy. No zobaczymy, teraz lecimy po katalogi do biura podróży. Powiem wam, jakie, widzicie to samo co jest, to była Alma, już tej Almy tutaj nie ma. Powiem wam, no szok, wielki szok, że Almy nie ma. Nie będę miała gdzie kupować różnego rodzaju słodycze. Powiem wam, wracam z jednego biura podróży, kompletna klapa, bo nie mają katalogów, więc jest trochę zaskoczenie. Niesamowite, słuchajcie, pojawiłam się na kanale Marcina Mazura, którego serdecznie pozdrawiam, już wam pokazuję, bo była taka akcja, żeby przesłać pozdrowienia. Już wam pokazuję, jestem. Idziemy i zobacz teraz nowe filmy, które przesłaliście wy. Dzięki, cześć, jutro się widzimy, hej. Cześć, witajcie, chciałam pozdrowić wszystkich widzów Marcina Mazura. Pozdrawiam z kanału Zdrowotek, cześć. Widzicie, pojawiłam się, niesamowite, tam się pojawiłyśmy się tam, może ciebie tam nie ma, ale ja jestem. Niesamowite, kurczę, bomba. Cześć.